Hej, cześć, tu MikFighter. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym materiale poruszymy sobie ponownie kwestię darmowego DLC zatytułowanego Ruin, które ma wyjść gdzieś w tym roku. Zobaczymy na to, co obecnie wiemy o Ruin, o czym możemy teoretyzować i spróbować stworzyć teorię na temat tego, co się wydarzy. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od tego, co wiemy na temat Ruin. Cóż, nie wiemy zbyt wiele, ale otrzymaliśmy kilka nowych informacji w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Można się spierać, ale pierwszy jako taki teaser Ruin otrzymaliśmy wtedy, gdy Steelwool wypuściło nam taki oto plakat z podpiskiem Chica Chowda, a na dodatek zaktualizowali na Steamie branż z napisem FNAF 9 Chowda. To było na tyle w pierwszych miesiącach 2022, aż któregoś dnia w lato dostaliśmy jak dotychczas największy teaser. Mowa tu oczywiście o tym słynnym teaserze z ogłoszeniem tytułu i daty premiery. Przejdźmy do głównych detali rzucających się w oczy. Na początek oczywiście tytuł DLC, czyli Ruin oraz w tle zrujnowany Pizzaplex, sugerujący nam, że wydarzenia z Ruin będą obejmować rzeczy, które wydarzyły się po głównym endingu. Następnie widzimy tutaj tą oto małą dziewczynkę, która znajduje się na środku obrazku. Po lewej mamy definitywnie bardzo zrujnowaną Glamrock Chicę. Mam nadzieję, że to będzie jej pełny design w całym DLC, bo wygląda naprawdę dobrze. U góry po bokach znajdują się te monitory, które pokazują nam oczywiście nikogo innego jak Grzesia, z czego jeden jest bardzo zastanawiający, ponieważ jest na nim napisane Help Me. I finalnie coś, co nie każdy zauważył, ale w lewym górnym rogu znajdują się rozświetlone na czerwono oczy. Nie wiadomo do kogo one należą, ale chyba jedną z prawdopodobniejszych opcji jest Moondrop, Blob lub ewentualnie nowa postać. Na szczęście mamy więcej informacji. Około miesiąca lub dwóch temu Game Jolt hostował stream, gdzie przeprowadzany był wywiad z niektórymi deweloperami ze Steelwool i dostaliśmy kilka ciekawych informacji odnośnie nadchodzącego DLC. Oczywiście nie otrzymaliśmy wielkich rzeczy, najprawdopodobniej nie mogą, ale dowiedzieliśmy się m.in., że chcą to rozszerzenie zrobić najstraszniejszym, jak to tylko możliwe. I prawdopodobnie tak mówią i faktycznie tak zrobią, zwracając uwagę na to, że główna gra nie jest wcale taka straszna. Ujawnili także, że większość fanów była przerażona na sekwencjach z Daker oraz labiryncie z Endosami, więc postanowili stamtąd czerpać inspirację do projektowania poziomów. Dzięki historii GGI i nadchodzącej książce Tales from the Pizzaplex, Bobby Ross Conclusion, otrzymujemy więcej możliwych informacji na temat Ruin. Uwaga, tutaj znajdują się spoilery do tej historii. Znajdują się tutaj kluczowe szczegóły na temat Grzesia i ogólnie całego Pizzaplexu. Dwa szczegóły wydają mi się naprawdę ważne. Po pierwsze, Gregory został całkowicie przejęty przez Aftona, zanim zaczęło się Security Breach, by przygotować Pizzaplex na powrót Glitch Trapa jako wirus, co pokazuje nam, że Vanny nie była perfekcyjną formą dla pomagiera Aftona, ponieważ Vanessa nadal jest częścią umysłu Vanny. Drugi szczegół, który wydaje się być ważny, to wyjątkowa postać, którą poznajemy o imieniu Amelia. W skrócie, cały rozdział jest poświęcony jej, bo zaczyna krzyczeć i kopać wszystko, ponieważ cały czas dostaje game over, po czym zostaje wyrzucona. Dlaczego uważam, że jest ona ważna? Ponieważ jest ona dziewczynką w wieku 8 lub 9 lat, z warkoczykami i jest wspomniana w książce, a następnie nie ma nie o niej wzmianki. Więc myślę, że może być to nasza dziewczynka z teasera Ruin. Mówiąc tylko o Ruin, to jest wszystko, co na razie posiadamy. Spróbujmy teraz zobaczyć, czy z tego, co mamy, uformowały się nam jakieś teorie. Nadal uważam, że plakat Ruin jest najważniejszą wskazówką odnośnie tego, co będzie działo się w samym DLC. Patrząc na to, że tak naprawdę tutaj znajduje się najwięcej informacji odnośnie tego, co może się wydarzyć. Ja bym zrobił odwrotnie i bym spróbował wytłumaczyć, co się znajduje na tym plakacie z pomocą informacji, które obecnie posiadamy. Najpierw wymieńmy to, co się znajduje na plakacie. Dziewczynka, ekrany z twarzą Grzesia, kompletnie zniszczona Chica, zrujnowany Pizzaplex oraz czerwone oczy. Zacznijmy od tego, co jest najłatwiej wyjaśnić z tego obrazka. Zrujnowany Pizzaplex. Mamy kilka powodów, dla których Pizzaplex może być zrujnowany. Pierwsze to dwa zakończenia, które mogą zakończyć się właśnie w taki sposób. W jednym z nich Glamrock Freddy po prostu podpala pluszaki i wychodzi razem z Grzesiem, a w drugim zakończeniu, gdzie pojawia się Afton, dosłownie widzimy, jak wszystko wokół płonie i się rozpada, gdy w tym samym czasie Gregory i Freddy uciekają w dal. Więc każde z tych zakończeń może prowadzić do tego, co widzimy na teaserze Ruin, ale nie należy zapominać o tym, jak cały budynek jest niestabilny nawet przed tymi zakończeniami.
Widzimy, jak rozpada się on podczas gdy idziemy na walkę z Aftonem. Wiemy, że Roxy Raceway jest zbudowane na zapadlisku. Wiemy o ogromnym blobie pod ziemią, który jest gotowy, by siać spustoszenie. Więc teoretycznie każde z tych zakończeń może doprowadzić do zawalenia się Pizzaplexu. Nie mówi nam to zbytnio, które zakończenie jest kanoniczne, ale przynajmniej wiemy, że dzieje się ono po Security Breach. Następną rzeczą, na której powinniśmy się skupić, jest ta dziewczynka. Myślę, że z osób, które poznaliśmy dotychczas, może być to ta Amelia. I tak, wiem. Może to być zupełnie nowa postać, której wcześniej nie spotkaliśmy, ale przyłączenie Amelii do GGI jest po prostu za dziwne, by to zignorować. Z doświadczenia wiem, że jeśli jakikolwiek autor skupia się na czymś i opisuje to tak dokładnie, to musi być to ważny dla fabuły element. Cóż, jeśli czytacie jakąś książkę o westernie i na przykład jest napisane, że na stole leżał załadowany rewolwer, to wiadomo, że coś z tym rewolwerem się wydarzy i że ktoś najprawdopodobniej kogoś odstrzeli. Następną rzeczą, którą powinniśmy się zająć, to ta dziwna para oczu. Tak jak wspomniałem, może to być każdy, pozostałe Glamrocki, Moondrop, Afton i Vani. Opcji jest dużo, ale ja bym się skłaniał w stronę Aftona i Vani. Dlaczego? Jeśli przyjrzycie się prawej stronie, jest tam jeszcze jedna para oczu, która jest schowana za parą i teraz posłuchajcie tego. Może być to symbolika, przedstawienie nowego złoczyńcy i starego złoczyńcy. Nowy złoczyńca jest wyraźniejszy, na niego zwracamy uwagę, to są właśnie te jaśniejsze oczy. Natomiast tym ledwo widocznym jest Afton, który odpowiada za cały plan i jest starym złoczyńcą. Stoi on w cieniu i ukrywa się przed nami przez całą grę. Według mnie ma to zbyt wiele sensu. Jednak faktycznie to może być każdy i po prostu doszukuje się na siłę, ale kto wie. Teraz przejdźmy do najdziwniejszej części tego postera, do Grzesia. Skoro widzimy Grzesia tutaj na ekranie, to musi to oznaczać, że nigdy nie uciekł, ale w obu zakończeniach, w których Pizzaplex się rozpada, Grzesio definitywnie ucieka. Co oznaczałoby, że Grzesiu przegrał, a raczej my, jako gracze, przegraliśmy i animatroniki nas złapały. Ale wątpię, by to było tak satysfakcjonujące, lub po prostu uciekł głównym wyjściem, gdzie uciekł, ale Vani go złapała. Obie te rzeczy są możliwe, ale żadna z nich nie pozwala nam wyjaśnić, dlaczego Pizzaplex jest w ruinach. Potrzebujemy zakończenia, w którym Afton i Vani żyją. Pizzaplex jest zniszczony, a Gregory jest nadal uwięziony. I szczerze mówiąc, nie ma żadnego takiego zakończenia. I szczerze wątpię, by podczas tych ucieczek coś się wydarzyło. Najbliższą osobą, która pasuje, jest zakończenie z Aftonem, w którym nie widzimy śmierci Vani czy Aftona. Widzimy zwalenie się Pizzaplexu, ale także widzimy Grzesia, który ucieka. Więc skoro uciekł, to po co miałby potrzebować pomocy? A co jeśli on nie potrzebuje pomocy i wcale nie jest uwięziony? Ponieważ Gregorego wcale tu nie ma. To wszystko może być pułapką, by zwabić Amelię. Ale czemu Afton i Vani mieliby zwabić Amelię? Wydaje mi się, że teraz potrzebują dziecka do realizacji ich planu. Okej, myślę, że udało mi się utworzyć teorię. Dlatego usiądź i posłuchaj uważnie. Nadszedł dzień, który planowali. Dzień, w którym Afton i Vani zarażają Pizzaplex wirusem Aftona. Jednak ten plan się nie powodzi. Byli tak blisko tego, by kontrolować perfekcyjną pułapkę na dzieci, do eksperymentowania na nich w celu dowiedzenia się więcej o Remnancie. Dzieło Aftona wymknęło mu się z rąk i uciekło. Gregory uciekł i robiąc to sprawił, że ich plan uległ w gruzach. Ale uzyskali jedno. Afton dostał swoją najpotężniejszą formę, jaką kiedykolwiek miał, czyli Bloba. Ogromna bestia, która była złożona z wielu Remnantów. Ale poza tym, że ciało zawiera wiele remnantu, nie jest zdolna do niczego innego jak sianie terroru i spustoszenia. Nie nadaje się ona po prostu do kroków, które muszą podjąć, by ich plan się spełnił. Muszą zacząć od nowa i znaleźć nowe dziecko. Więc Vani i Afton, a raczej Blob, jeśli przyjmiemy, że Afton i Blob stali się jednością, próbują nawiązać kontakt z pobliskimi fazłoczami i nawiązują zegarek z tym jednym, Amelii. Przychodzi pomóc Gregoremu, prawdopodobnie by wyjawił jej sekret o magicznych wysokich wynikach na arcade'ówkach, aby mogła w końcu pokonać Fruity Maze. Więc zagłębia się dalej w ruiny Pizzaplexu, omijając przy tym zdewastowane animatroniki. W końcu dochodząc do miejsca, w którym wszystko jest gotowe, natrafia ona na Vani i Blob Aftona, po czym czyszczą jej umysł i mogą rozpocząć na nowo eksperymenty. I tak, wiem, nie brzmi to przekonująco, ale jest to tylko moja wyobraźnia. Myślę, że jest to najlepsze, co mogę wymyślić na razie.
Mam ogromną nadzieję, że niebawem dostaniemy jakieś nowe informacje i że faktycznie DLC ukaże się w tym roku. Cóż, dzięki wielkie za obejrzenie mojej kolejnej szalonej teorii, ale w końcu tym się zajmuję na kanale. Przedstawiam FNAF-a odwrotnie na swój sposób. Jeśli materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić oceny pod filmem. Pomocna też się okaże subskrypcja i dzwonek, byście nie przegapili kolejnych zwariowanych teorii. Dzięki jeszcze raz i cześć. Oraz, no przepraszam, że to jest kolejny krótki odcinek. Obiecuję się, postara się robić dłuższe odcinki i że będzie ich po prostu więcej w tym roku. Także definitywnie się już z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!